Cześć, z tej strony Max, firma Arkham Cars. W dzisiejszym odcinku kolejne perełki, które do nas przyjechały oraz nowość, otwieramy się na kolejny kontynent, więc sprawdźcie, co jest w dzisiejszym odcinku. Startujemy od pierwszego samochodziku, który nam dzisiaj przyjechał. Jest to Honda CR-V. To jest rocznik, z tego co pamiętam, 2020, z przebiegiem bodajże 20 tysięcy kilometrów, czyli bardzo mały. Już sprawdzamy 5.019, czyli to mamy, przepraszam, 19 na dość bogatym wyposażeniu AXL, czyli mamy dużą nawigację, pełne skóry, wirtualny kokpit plus drewno, takie generalnie plastikowe, no ale jednak drewno. Tak jak widzicie, wybita poduszka, zaciągnięty pad, w środku z tyłu tam wrzucone jakieś kilka elementów, roleta, widzę jedna lampa, no i jakieś dywaniki, czego nieraz brakuje. Bardzo ładny kolor, którego jeszcze nie mieliśmy okazji tutaj mieć u siebie. Jest to taki piaskowy bardziej kolor, bym powiedział. Tak jak widać, o, tutaj mamy, proszę bardzo, znaczki Kleopatry, Order the Eastern Star. O kurde, ciekawe, ciekawe. Klapa tylna, tutaj lekkie uszkodzenie. Plus bardziej przejdziemy tutaj od tej strony, tutaj jest zagnieciona, możliwe, że uda się to odratować, plus dolny zderzak zarysowania i wypadł tutaj z zaczepów dokładka, ale raczej to nie jest jakieś poważne uszkodzenie. Główne uszkodzenie mamy z przodu, przyciemnione boczne szyby oraz nawet przednia, czyli tutaj będzie trzeba ściągać na pewno okleiny. Uszkodzony błotnik, maska wstępnie wygląda na całą, pas przedni, rolety powietrza, belka też wygląda na całą. Intercooler jest tutaj wyrwany, tak jak widać, z tamtej strony jest urwany i tutaj wypadł z tego całego zaczepu. No i tutaj generalnie lekko ten fartuch także uszkodzony, więc to wszystko będzie trzeba zrobić. Samochód przyjechał wstępnie do nas na oględziny i prawdopodobnie zostanie już tutaj wykonana u nas całościowo naprawa, ponieważ teraz sporo samochodów jedzie prosto do klientów. Staramy się z nimi robić naprawy zdalnie, ponieważ idzie to, z tego co widzimy, w praktyce o wiele szybciej, a nie powiemy, że mamy troszeczkę w dalszym ciągu zapchane te terminy, więc staramy się, żeby to wszystko jakoś szło jak najszybciej. Subaru Outback, kolejny samochód AWD, czyli taki podwyższony kombik. Tak jak widzicie, uszkodzenie z tyłu w zderzak, ale zderzak generalnie wygląda na to, że może być do wyciągnięcia. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało kosztowo. Przechodząc do przodu, mamy uszkodzenie właśnie, tak jak widzicie, na rolce nam zjechał ten samochód, ponieważ dostał tutaj drążek kierowniczy, który jest urwany cały, więc tutaj wszystko jest to pogięte, więc to będzie całe trzeba wymienić na pewno. Błotnik, zderzak przedni, maska podbita, jest przełamana, jest cała podbita tak od dołu, niestety. Dostało zawieszenie, ale kielich mamy tutaj cały, tak jak widać, tutaj mamy całe uszkodzenie na pas przedni, zderzak, lampa, raczej tutaj obie lampy chyba powinny być do wymiany, tak jak widać, druga lampa także jest uszkodzona, połamane zaczepy, ale to może nawet się uda odratować. Bardzo ładny silnik Boxer, czyli taki klasyczny silnik Subaru. Jest to rocznik 2019 tego samochodu. Jeśli chodzi o ceny, to myślę, że to dopiero w finalnych realizacjach będziemy opowiadać, bo tak szczerze nie patrzyłem jeszcze, jak Kamil wylicytował to akurat z klientami, więc będziemy to wszystko opatrzyć. Bardzo ładny w środku, nie wybita żadna poduszka, welurowe fotele, które tak jak widać są w bardzo ładnym stanie. Jest to świeży samochód z małym przebiegiem, więc tutaj naprawdę nie ma się do czego doczepić. Wiadomo, odświeżenie go z zewnątrz, naprawa i myślę, że klient tutaj powinien być bardzo zadowolony. Przejdźmy sobie dalej, bo tutaj mamy, można powiedzieć, perełkę, czyli typowy kombi, nasz europejski Volkswagen Golf, tylko w wersji Alltrack, czyli mamy tutaj tą podwyższoną troszeczkę wersję z takimi dokładkami. Jest to praktycznie full opcja, ponieważ mamy tutaj już full LED-owe lampy, te wszystkie dokładki, generalnie chromowane wstawki, co mamy. Lusterka akurat nie mamy tutaj z martwym polem, ale sobie oglądając ten samochodzik, bardzo ładna wersja, 4Motion, to jest dwulitrowa jednostka TSI, czyli coś naprawdę fajnego, pokażemy Wam go w środku, tam wybita jest tylko kurtyna oraz poduszka kierowcy, czyli taki, powiedzmy, standard. W skórach oczywiście bardzo ładny ten duży wyświetlacz z radionawigacją, przebiegu 17 tysięcy kilometrów, czyli bardzo mało. Rocznik tego samochodu 08-2017, czyli też świeża jednostka z szyberdachem, panoramą i z tego co pamiętam, on był w dobrych pieniądzach zakupiony, ale wiem, że będziecie zawiedzeni, że Wam nie powiem w jakich, ponieważ nie chcę rzucać konkretnie kwotą, muszę zerknąć dokładnie. Myślę, że w kolejnym filmiku rzucę Wam troszeczkę cen tych samochodów. Przejdźmy sobie jeszcze
kawałeczek dalej. Mamy tutaj akurat Forda już zrobionego, Edge'a, Honda Accord, która przyjechała troszeczkę wcześniej. 10. odsłona tego samochodu, który nie występuje u nas na Europę. 2-litrowa jednostka, czyli taka mocniejsza, bo jest jeszcze 1,5-litrowa. Samochody mniej więcej, zakup tych samochodów na aukcjach to jest około tam od 10 do 14 tysięcy dolarów, w zależności od rocznika. To mamy akurat 2020 rocznik. No i tutaj mamy jeszcze jeden samochód, to jest Volvo XC60, także już ten najnowszy, jest to 2020 rocznik. Ten akurat tutaj go stawiamy na koło, żeby był jezdny, i dorabiamy kluczyk, ponieważ go nie było, i będzie jechał do klienta. Honda Accord będziemy się zajmować całościowo naprawą. Mamy tutaj także jeszcze Audi Q3 z bardzo niedużym uszkodzeniem, bardzo fajny SUV miejski, coś mniejszego powiedzmy dla kobiet, ale licować, ponieważ to jest samochód dla każdego. Uszkodzone tutaj było lekko koło, tak jak widać, praktycznie blacharsko, bardzo małe uszkodzenie tutaj od dołu, będzie to wystarczyło lekko podklepać, prawdopodobnie zabezpieczyć i może nawet nie będzie trzeba lakierować. W środku w bardzo ładnym stanie, rocznik 2016, ponieważ już od 2018 roku weszła już nowa wersja, więc będziemy na pewno go jeszcze pokazywać Wam. Bardzo ciekawy samochód do importu, podobnie jak BMW X3, którym już widzieliście u nas na filmach. Więc przechodzimy do naszego finału, czyli nowy kontynent, na który się otwarliśmy już dość spory czas temu. Tylko chcieliśmy ściągnąć kilka samochodów stamtąd, abyśmy się troszeczkę obyli z tymi aukcjami, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Mamy BMW ściągnięte z Japonii, czyli samochody nieuszkodzone. Sprawdziliśmy kilka już pojazdów, które do nas przyszły, i fakt faktem, to co było na aukcji przez rzeczoznawcę, takie samochody do nas przyszły. Zazwyczaj kupować trzeba będzie z 4+ w górę. Przychodzą naprawdę w bardzo dobrym stanie te samochody. Mamy tutaj BMW E80 w M-pakiecie, 3-litrowa jednostka. Samochód jest praktycznie w idealnym stanie. Jedyne, do czego się można doczepić, na zderzaku małe otarcia od dołu. Poza tym wszystko jest tak, jak powinno być. Małe tutaj tylko na alufeldze zagniecienie. Aż powiem Wam, dziwnie pokazywać Wam samochód generalnie, który do nas dopiero co przyjechał i nie ma praktycznie żadnej skazy. Samochód idzie tylko i wyłącznie do wyczyszczenia i będzie jeżdżony tym samochodem, więc jest naprawdę bardzo ciekawa opcja. Otworzyliśmy się na to, ponieważ sporo klientów także chciało samochody, które nie mają żadnej szkody. Tutaj akurat jeśli chodzi o Japonię, szczerze mówiąc, te samochody nie wychodzą jakoś o wiele taniej, ale są to naprawdę bardzo ciekawe pojazdy w bardzo fajnych wersjach i są one z pewną historią, więc jest to taki, można powiedzieć, troszeczkę całkiem inny odłam, co robimy. Ponieważ zazwyczaj naprawiamy samochody, tutaj akurat myślę, że najważniejsze jest to, żeby znaleźć klientowi jak najlepszy samochód, tak? Przejdźmy sobie do środka. Samochód jest praktycznie w aż zbliżenie zrobiłem na emeczkę, która jest na kierownicy. Samochód jest praktycznie w idealnym stanie. Jest to rocznik 2004 z przebiegiem 100 tysięcy kilometrów, czyli naprawdę niewyjechana jednostka. Tak jak możecie zobaczyć, te fotele są w idealnym stanie. No nie ma co pokazywać tylnego, bo praktycznie są jak nowe. Zobaczcie sobie tutaj fotel kierowcy. No, jest tu minimalne otarcie tego fotela. Tutaj małe ryski gdzieś od paznokci. Poza tym jednostka jest praktycznie w ogóle niewyjeżdżona. Od razu, tak jak widać, w kilometrach mamy tutaj licznik. Tak samo w Celsjuszach mamy przeklętełka, jeśli chodzi o temperaturę. Tutaj jeszcze mamy jakieś karteczkę z aukcji, więc bardzo ciekawe propozycje. Zapraszamy na naszą nowo otwartą stronę www.japancars.com.pl. Zapraszamy do importu samochodów z Japonii. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka, więc jeśli jesteście zainteresowani importem samochodów ze Stanów Zjednoczonych lub Kanady oraz z Japonii, zapraszamy do kontaktu, który macie w opisie, i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!